Daniel Comboni urodził się 15 marca 1831 roku w Limon nad jeziorem Garda. Jego rodzice byli prostymi rolnikami. Mieli 8 dzieci, ale wszystkie oprócz Daniela zmarły w dzieciństwie lub w młodości. Daniel już w latach szkolnych wykazywał talenty organizacyjne i przywódcze. Chętnie spotykał się z kolegami na wspólne odrabianie lekcji i modlitwę. Wysłano go do szkoły dla zdolnych, ale ubogich dzieci w Weronie. Szkoła miała charakter misyjny. Co pewien czas przybywali do niej na odpoczynek misjonarze z Afryki. Daniel chętnie słuchał opowieści z dalekich krajów. To zrodziło w nim powołanie misyjne. Zorganizował koło przyjaciół misji afrykańskich. Wraz z 4 towarzyszami po przyjęciu święceń kapłańskich wyjechał do Afryki. Wcześniej jednak przeżył poważny dylemat. Jego wyjazd oznaczał pozostawienie bez opieki starszych rodziców. Ostatecznie jednak podjął decyzję i opuścił kraj, podejmując pracę głównie wśród niewolników. Walczył głównie o to, by mieszkańcy Afryki mogli cieszyć się szacunkiem dla ich ludzkiej i chrześcijańskiej godności. 15 września 1864 roku, klęcząc u grobu świętego Piotra, Daniel otrzymał natchnienie planu odnowienia Afryki. Plan został zaaprobowany i poparty przez papieża Piusa IX. W roku 1867 ksiądz Comboni założył w Weronie Instytut Misyjny dla Afryki, które po śmierci Daniela przekształciło się w Zgromadzenie Zakonne Misjonarzy Kombonianów oraz Koło Przyjaciół Dzieło Dobrego Pasterza, dziś znane jako Dzieło Zbawiciela. Natomiast w roku 1872 założył Zgromadzenie Sióstr dla Misji w Afryce. 5 lat później, w roku 1877, został wikariuszem apostolskim Afryki Środkowej i konsekrowany na jej pierwszego biskupa z siedzibą w Chartumie. Daniel zmarł 10 października 1881 roku w Chartumie, w wieku zaledwie 50 lat. Został pochowany obok swojego polskiego poprzednika, ojca Maksymiliana Ryły. Proces beatyfikacyjny Daniela Comboniego rozpoczął się w Weronie w roku 1928. Do grona błogosławionych biskupa Daniela zaliczył święty Jan Paweł II 17 marca 1996 roku. On też ogłosił go świętym w dniu 5 października 2003 roku. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy, świętego Daniela, biskupa, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.